Dla wielu młodych Polaków jest to niezrozumiane, co to jest ordynans. Każdy wyższy oficer w Polsce miał ordynansa. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno mu było nic nosić. Znaczy nosić jakieś zakupy czy co. Nie wolno było. I tacy ordynansi byli w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo i w Niemczech, i we Francji, i nawet w Rosji. I u nas pracował całą służbę wojskową ordynans. Prawdopodobnie to był Białorusin. Georgiej się nazywa, Gordiej. Miał co za zadanie tam ogródek trzymać, w zimie musiał opalać, centralne ogrzewanie, mnie do szkoły odprowadzał. I pamiętam, on był obrzędu cerkiewnego. I w niedzielę, czy w sobotę, już nie pamiętam, dostawał od matki na tramwaj, bo cerkiew była na Pradze i trzeba było dojechać na Pragę. I on, aby oszczędzić pieniądze, to szedł do tej cerkwi na piechotę i wracał. Oprócz tego, że no miał całe utrzymanie w domu i tak dalej, wszystko miał, to dostawał jeszcze od ojca miesięczne pensje jakąś. Ja nie wiem, czy ta pensja była potem płatna przez wojsko, czy nie. No w każdym razie on dostawał te chyba 40 zł miesięcznie. Czyli po okresie służby, jak on wyjechał tam do siebie, a był z rodziny zamożnej, to on zaoszczędził 1200 zł. Na tamte czasy to był majątek dla takich ludzi tam daleko na wschodzie. Ojciec miał do niego takie zaufanie, że jak jednego roku wyjechał z matką do Krynicy, to pod opiekę całego domu, a dom składał się ja, brat, siostra i babcia, siostra babcia. No i jeszcze tam pokojówka była, czy kucharka. I on dostał to pod opiekę. Czyli ojciec dał mu pod opiekę zwykłemu żołnierzowi opiekę nad całym domem. No, czyli jednym słowem, wydaje mi się, że Polska była na dobrej drodze.